wam, że jak jest szlaban przed wiatrem, to musi być grubo. Okej, siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku. Słuchajcie, znajdujemy się w Rolewskiej Ranch, czyli w jednym z lepszych ranchów w Polsce, jeżeli chodzi o western. Ja jeszcze takiego miejsca nie widziałem, słuchajcie, to jest totalny... Co tu się odpierdziela, nie? Jest wielka hala połączona z ujeżdżalnią, rondpeny, karuzele, stajni, to ja... Straciłem rachubę. 6, 7, 8, nie wiem dokładnie, bo jeszcze tutaj, wczoraj tutaj byliśmy, bo kręciliśmy Mari odcinek, na który was zapraszam, ale chodziliśmy tak. Postał. Tak, nie wiedzieliśmy, gdzie patrzeć w ogóle. Ostatnio byliśmy w stajni, mówiliśmy, że jedno siodło westernowe, to tu nie ma klasyka w ogóle. Masakra, nie? Przejdziemy, wszystko wam pokażę, ale po prostu pick-upów pełno. Konie wszystkie piękne, jakieś takie surkaty. Mari mówi na niektóre, że są maski, bo mają takie białe te. No po prostu piękne. Aktualnie trwają tutaj jakieś zawody. Ja nie chcę wam gadać, jakie to są zawody, bo nie chcę źle palnąć. Westernowe. Ale reining ogólnie, ale nie wiem, czy to są po prostu jakieś międzynarodowe, czy tutaj te. Nie wiem, ale wyglądają pięknie. My żeśmy takie coś pierwszy raz widzieli. No więc co, robimy teraz taką rundkę zapoznawczą. Jak to w ogóle tutaj wygląda dzisiejszy dzień. Pokażę wam te wszystkie pick-upy, chciałem powiedzieć, ale w kierunku, w którym patrzę akurat jest źrebaczek fajny, więc źrebaczka też wam pokażemy. Po prostu kosmos, nie? Przed chwilą wyszliśmy przypadkiem do jednej stajni i słuchajcie, konie mają istne spa, solarium. Jakiś koń miał takie rurki i miał moczone nogi, bo to, żeby, wiecie, ścięgna schodzić. Patrzymy z boksy wyścielone trocinami, no po prostu konie mają lepiej niż my w domu. Zaczynamy trochę od tyłka strony, bo najpierw pokażę wam pick-upy, bo jest tutaj pick-up po prostu. Największy luj, jaki w życiu widziałem po prostu, nie? Zaraz wam go pokażę, nawet jest na bliźniakach, czyli ma dwie opony z tyłu, zaraz wam go pokażę. Ale też idziemy tędy, bo to jest źrebaczek. Dzieci maska. A jak wiecie, no my się czaimy na źrebaczka, w sensie kamę chcemy zaźrebić, więc chcieliśmy zobaczyć, jak to tu wygląda, zobaczcie, jak jest piękny. Chodź tu. Mama idzie. Mamusia. Prądnie pokopa mama. No mama, uważaj. Halo, halo. Zobaczcie, podejdź, bądź rybakiem, fikaj, brykaj. Zobaczcie, jeden pick-up, a tam stoi moje marzenie. Znaczy, nie no, może nie moje marzenie, bo ten jest za wielki. Co z tego, że kupił sobie takie auto, jak nawet na podwórku by nie wjechał. F350. Zobaczcie to. Sztos! Podwójne opony. Sztos. I czajcie to, że to jest auto robocze. Rozumiecie to? Jakie to musi być rancho? Czy to, nie wiem, czy to jest ich, bo rejestracja jest, słuchajcie, PL. No to może być ich. Ale nie wiem, no nie chcę gadać. Ale jest po prostu ekstra. No, no to są Marynie. Idziemy do tych Roleskich. Siadaj. Szybiko przemierza. Tutaj właśnie jesteśmy przy jednej ze stajni. Raz, dwa, trzy, cztery. To są tylko cztery, a do jednej nie chcę powiedzieć ile, no ale od cholery koni. Masakra. Kenzo to ma psi raj po prostu. Wszędzie są znajomi. No właśnie, że Kenzo się w ogóle nie boi. Ale my się trochę boimy, bo tam ten piesek nie ma smyczy i właśnie ziela. Ale skoro tak biega, to musi być spoko. Wchodzimy, słuchajcie, do hali. Zorientowałem się, że jak weszliśmy na halę, to gra muzyka, więc nic z środka nie mogłem wam nagrać. Ale generalnie hala, tak jak widzieliście, jest ogromna. Ona jest wielkości, wyobraźcie sobie, że ona jest tak duża, jak nasz padok, na którym chodzą konie. Czajcie to? Kto ma halę tak dużą, jak my wybieg? Sami widzieliście, że te zawody wyglądają epicko. Konie są mega usłuchane, mega wyćwiczone. Zawodnicy też wyglądają ekstra. No ja jestem pod wrażeniem.
Myślę, że trochę większym niż większość, która już siedzi trochę w tym westernie, bo no widzę to pierwszy raz, więc wiecie jak to jest, nie? Jak ktoś się widzi pierwszy raz, to robi takie ogromne wrażenie. Dajcie znać, czy są jeszcze jakieś imprezy takie w Polsce. Ogólnie gdzieś, to będziemy się na nich pojawiać, będziemy sobie to nagrywać, będziemy z tego relacje robić, bo wygląda to sztosowo, tak sztosowo jak wyglądają te osiołki, które zaraz wam pokażę. Osiołki! Hello! No hej! No cześć! Zobaczcie, i tu jest taka wiksa, że to jest hala i ona jest połączona takim daszkiem i tu jest ta rozprężalnia. Rozpężalnia, ujeżdżalnia też robi wrażenie, jest połową z hali, ale i tak jest ogromna. Idziemy teraz sobie tak się przejść i jestem między rondpenem a karuzelą. Co chcecie pierwsze? Tu jest karuzela, a tu jest rondpen i wszystko, powiem wam, że wszystko ze sobą, to jest fajne, bo wszystko ze sobą gra i dzisiaj są otwarte drzwi, wczoraj nie były, dzisiaj wam pokażę jak jest w środku w rondpenie. Jest taki fajny, bo jest zadaszony. Czekajcie, to jest zadaszony rondpen i taki fajny, zobaczcie. Epic! Zarąbisty po prostu. Sakrat, to jest po prostu wszystko piękne, nie? Ogólnie ludzie poruszają się, no nie wszyscy wiadomo, nie róbmy wiecie, że park hulajnog. Idziemy nagle, hulajnoga. Jestem pod karuzelą, też wygląda epicko. Wiecie, karuzela jak karuzela, ale w tym miejscu wszystko w drewnie. Ta spójność tych rzeczy po prostu powoduje, że to wszystko wygląda naprawdę przepięknie. Co teraz, bo już mnie głowa boli od tego wszystkiego. Ja bym pokazał stajnie. Tam mam już wcześniej pokazałem te ogromne takie. Tu stoimy koło takiej mniejszej, ale nad nią też można spać. Ale tam pójdziemy trochę z tyłu i pokażemy wam takie stajnie, które sami byśmy chcieli, nie? Tam liczyliśmy wczoraj, że 10 koni wejdzie, u nas by było na 8 i jakieś takie dwa pomieszczenia, jakieś takie socjalki, wiecie o co chodzi. Cała w drewnie i po prostu wygląda zarąbiście i też chyba nad nią można było spać. Tak, można, no. No, więc zaraz wam pokażemy, co byśmy chcieli mieć u siebie. Tu mamy jedną, taką ewidentnie większą i nad nią można spać. A tu mamy takie dwie nawet mniejsze i właśnie takie coś byśmy chcieli u siebie, nie? I w środku po prostu boksy. Jaki dzisiaj pies! Kędzu jest za duży! Za duży! Spróbuję wam coś nagrać z środka. No, nam się podoba jak jest dach wyższy, no ale już wiecie o co chodzi, nie? I tak jest ekstra. I do góry można się kiwnąć, nie? Teraz właśnie zauważyliśmy, że one są jeszcze połączone. Siema. No i tutaj jest jeszcze jedna stajnia. Trochę z tego wszystkiego już nie wiem gdzie iść, kręcimy się w kółeczko, ale chyba wam wszystko pokazałem. Pójdziemy jeszcze raz sobie na halę, obejrzymy sobie trochę zawodów, no bo po to tu przyjechaliśmy, nie tylko odcinki. A potem skończymy ten vlog w restauracji, bo na wjeździe jest tu jeszcze restauracja i jest bardzo, w bardzo fajnym stylu, a w środku też są takie fajne siedzenia, coś takiego ekstra, więc myślę, że tam sobie no, zakończymy ten odcinek. A teraz na zawody. Na tym, słuchajcie, musimy zakończyć ten odcinek, bo no, ja też popełniam błędy i całą końcówkę
tego odcinka, czyli pożegnanie z wami, nagrałem w slow motion, bo robiłem wcześniej ujęcia dla was. No i co, no tak jak mówię, no zdarza się. Jeżeli chodzi o Rolewski Ranch, to naprawdę wysoko oceniam to rancho, bo no ja szczerze mówiąc nie wiem, czy jest w stanie cokolwiek w Polsce przebić to, no ale będziemy jeździć, będziemy sprawdzać. A tymczasem żegnam się z wami i zapraszam was do subskrypcji, do lajkowania i komentowania. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał i do zobaczenia na następnym. Hejo!